Koło wartości, określane również jako koło życia. Instrukcja wykonania za pomocą bezpłatnego programu GIMP. Zapraszam, Darek Dopierała. Dzisiaj pokażę, w jaki sposób można samodzielnie opracować sobie koło życia w komputerze, korzystając z pliku graficznego koło PNG, które można ściągnąć z mojej strony www.dariuszdopierala.pl oraz bezpłatnego programu GIMP. Otwieramy plik. Na początku wpisujemy wartości, które możemy tutaj w kole wartości umieścić. Zwykle są to standardowe wartości, takie jak zdrowie, praca, rozwój, relaks, relacje, finanse, środowisko i emocje, ale oczywiście każdy z nas może umieścić tutaj takie wartości, które dla nas są istotne. Klikamy na początku na ikonę literki, ustawiamy kolor, którym będziemy pisać tekst i przystępujemy do pracy. Najpierw zdrowie. Możemy przesunąć pola w górę lub w dół, zaznaczając i przechodząc kursorem strzałką w górę bądź w dół. Następnie oprócz zdrowia będą relacje z ludźmi. Relacje. Znowu, jeżeli nie dopasujemy się do poziomu czy do pionu, mamy możliwość przesunąć te dane. Kolejną wartością niech będzie praca. Trzeba pamiętać, że zawsze są to wartości, wpisz taką wartość, która jest dla Ciebie rzeczywiście bardzo istotna, która ma znaczenie dla Twojego życia. Podano tutaj sfery rozwoju, sfery wartości, są tylko i wyłącznie przykładowe. Następnie środowisko. Środowisko tutaj rozumiemy jako miejsce, w którym mieszkamy, warunki życia, czyli jest to dosyć szerokie pojęcie. Emocje. Myślę, że tutaj nie trzeba tego tłumaczyć. Relaks, odpoczynek. I ostatnia wartość będzie to... Będą to relacje... Nie, relacje z ludźmi już mamy. Zdrowie mamy. Mamy relacje, pracę, finanse, środowisko, emocje. I ja wpisuję zwykle rozwój osobisty. Ponieważ tutaj jest to narzędzie wpisywania tekstu, dobrze w tym momencie zapisać plik na dysku, albo klikając CTRL IS, albo plik zapisz jako. Podajemy miejsce na dysku, w moim przypadku będzie to koło ping na dysku D. Jeżeli plik już istnieje, a tak jest, to zastępujemy go. Następnie eksportujemy, zgadzamy się tutaj na połączyć widoczne warstwy. W ten sposób warstwa tekstowa scali się z warstwą rysunkową, z tłem. I otwieramy ostatnio otwierane koło PING. Mamy otwartą już naszą pracę do wykonania, nasze koło wartości. Teraz wybieramy kolor, którym będziemy zaznaczać skalę, poziom zadowolenia z obecnego poziomu. Zmieniamy tutaj na zalewanie kubełkiem. Powiększymy ekran. Teraz tak, powiedzmy rozwój osobisty. No tutaj oceniam swoją satysfakcję z rozwoju osobistego na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na sześć. Relaks. No niestety, moja praca odbywa się kosztem relaksu, więc jeżeli chodzi o odpoczynek, jestem zadowolony tylko na 3. Jeżeli chodzi o emocje, rozwój emocjonalny, to tutaj zadowolenie ze mnie jest dosyć wysokie. Zaznaczamy więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, po prostu zalewając to farbą. Następnie środowisko, warunki życia. No tutaj jest bardzo dobrze, zadowolenie na 8. Finanse. No, nie ma powodu do narzekań, zaznaczamy 8. Zadowolenie z pracy, tutaj no niestety będzie troszeczkę mniej, bo 6. Relacje z ludźmi, 3. No i zdrowie również zaznaczam na 3. Przyjrzyj się teraz, jak wygląda Twoje koło wartości. Finanse, środowisko są to strefy, sfery Twojego życia, w której jesteś najbardziej z siebie zadowolony. Natomiast najtrudniej jest to w przypadku relaksu, odpoczynku, zdrowia i relacji. Można z tego wywnioskować, że warunki życia, finanse,
to w jaki sposób funkcjonujesz. Prawdopodobnie również praca odbywa się kosztem zdrowia, relacji z ludźmi i relaksu, odpoczynku. Teraz zastanów się, czy na takim kole jesteś w stanie pojechać. Kolejnym etapem tej pracy będzie zaznaczenie miejsca, w którym chcesz czy chciałabyś się znaleźć. Zmieniamy kolor, żeby to było bardziej zmiany, żeby były bardziej rzucające się w oczy. Zmienimy na kolor zielony. Tym oczywiście możesz tutaj dowolne kolory wybierać i również zalewamy to farbą. Jeżeli chodzi o pracę, tutaj wystarczy mi to, co mam. Jeżeli chodzi o zadowolenie z relacji z ludźmi, no chciałbym, żeby to było dużo więcej. Jeśli chodzi o zdrowie, też należałoby zadbać o swoje zdrowie, w związku z tym zaznaczam to. Rozwój osobisty, no ma dla mnie największe znaczenie. Tutaj jeszcze nie jest tak, jakbym chciał, zaznaczam w związku z tym 8. Odpoczynek, tak. No, jeżeli będę więcej odpoczywał, wpłynie to na moje zdrowie, wpłynie to na moje relacje z ludźmi. Zresztą odpoczywać można równie dobrze samodzielnie, jak i z ludźmi. W związku z tym tutaj warto również, chcę zadbać o swój relaks i odpoczynek. Emocje. No tutaj nie jest to nic, co chciałbym zmienić. Kontakt emocjonalny z sobą jest ważny. Najważniejszy jednak jest ten rozwój osobisty. Środowisko bez zmian. Finanse bez zmian. No tutaj jeszcze zwracam uwagę na pracę. Czy tutaj rzeczywiście, czy ten poziom satysfakcji z pracy jest mi w stanie zapewnić to, czego oczekuję od życia? No, myślę, że chciałbym zmienić pracę po to, aby lepiej i skutecznie dzięki temu również odpoczywać, zarabiać więcej, ale żeby mieć więcej czasu, więc do satysfakcji z pracy dokładamy. W tym momencie mamy jedno koło, na którym mamy pokryte dwie warstwy. Warstwę na zielono, poziom satysfakcji, zadowolenia z siebie, jaki chciałbym mieć po wprowadzeniu zmiany, po terapii, po coachingu, i na niebiesko poziom, w którym jestem obecnie, w jakim stopniu jestem obecnie zadowolony z tego, jak funkcjonuje. Wszystkie czynności, które możemy również przywrócić. Wszystkie czynności, korzystając edycja PONów albo CRTL-Y. Wróćmy do koła wartości w obecnym stadium, czyli w ten sposób jesteśmy z siebie zadowoleni. Zapiszmy to jako koło wartości, koło teraz, albo stan początkowy. Następnie możemy wycofać wszystkie zapisane, zaznaczone obszary, zmienić kolor i zaznaczyć sobie kolor zielony. Jest to kolor, w jaki chcemy, żeby nasze życie funkcjonowało. No, praca przede wszystkim powinna dawać mi więcej satysfakcji. W tym momencie pieniądze nie są takie istotne, mogę sobie zmniejszyć, tylko zmienić to koło na troszeczkę mniejsze. Warunki życia, z tego nie potrafię zrezygnować, więc zostawiamy tak, jak było poprzednio, zaznaczamy to na bardzo wysoko. Przede wszystkim rozwój osobisty. Tu chciałbym, żeby wprowadzona została jakaś zmiana, czyli chcę czuć się, że rozwijam się. Zdrowie. Warto o to zdrowie zadbać. W związku z tym wartość 8. Relacje z ludźmi. Myślę, że w momencie, kiedy moja praca się zmieni, kiedy będę zdrowszy, kiedy będę rozwijał się osobiście, również relacje z ludźmi ulegną zmianie i będzie to 8. Mając więcej czasu, rozwijając się osobiście, mając dobre relacje z ludźmi, również będę inaczej odpoczywał. W związku z tym też zaznaczam sobie tutaj 8. I ostatnia strefa emocjonalna. Tu jestem z siebie zadowolony, zostawiam też 8. Znowu mogę zadać sobie pytanie, czy w tym momencie jest to koło, na którym mogę pojechać. Myślę, że tak. Zapisujemy sobie to jako koło. Później. Zapisz. I w tym momencie możemy sobie porównać koło obecne
z kołem późniejszym. Ustawiamy obok siebie dwa rysunki, zmniejszamy albo korzystając z opcji powiększenie 50 na przykład, albo trzymając przycisk CRTL i ruszając kółkiem myszki w górę lub w dół. Zmieniam teraz drugi rysunek po to, żeby te dwa rysunki można było jednocześnie zobaczyć. Również zmniejszam to myszką i mamy po lewej stronie obszar obecny, po prawej stronie obszar, w którym chcemy, żeby tak wyglądało nasze życie. Można na tej podstawie już teraz określić obszary do pracy z kołem wartości, obszary do pracy albo metodą coachingu, albo metodą innej terapii, czy TSR. Jest to bardzo dobre, skuteczne narzędzie diagnostyczne. Koła wartości może znaleźć na mojej stronie www.dariuszdopierała.pl. Korzystając albo z menu, albo szybsza droga, to jest szukaj koło. Wyszukiwarka w tym momencie znajduje nam pliki. Jest tutaj koło życia. Z tej strony możesz ściągnąć. Jest tutaj instrukcja tekstowa, możesz ściągnąć sam plik graficzny, klikając zapisz grafikę jako, zapisując ją na swoim dysku pod nazwą, albo pod wybraną przez siebie nazwą, jeżeli chodzi o inną formę koła życia. Możesz wejść na krok drugi, który pokaże Tobie bardzo wyraźnie, tym razem w formie tekstowej, w jaki sposób i co możemy wpisać do poszczególnych wartości. Krok trzeci to jest następna część tego pliku. Pokazujemy tutaj różne formy kolorowania, zapisania po poszczególnej wartości. Ja w filmie pokazałem jeden kolor, natomiast oczywiście można wybierać sobie w pliku graficznym dowolne kolory, klikając tutaj na ikonkę kolorów i korzystać albo z tej zakładki wybór kolorów, albo korzystać z takiej bądź innej formy. Dziękuję za uwagę i zapraszam jeszcze raz na moją stronę www.dariuszdopierala.pl. Dziękuję za uwagę.